Hej, witam na kanale Jaś mi gotuje. Dzisiaj my będziemy robić pieczony poczek. Tutaj ja mam kilogram poczek ze skóra. Teraz usuniemy tego skóra i do tego poczek potrzebny por. Ja tu jeszcze cebula. Jeszcze najlepsze jedna cebula. Ja akurat nie ma, zaraz pójdę kupić. Jębir, czosnek, kilka ząbki czosnek. I przeprawy do grilla, tak, czy klasyczne, tam są do karkówka, jeszcze są ostre. Ja kupiłam takie grilla klasyczne. Osobny później dodaję mielone papryka. To jest tak, poczek pokroimy na takie kawałek. Najpierw usuniemy tego skóra. Teraz pokroimy tego poczek na taki drobny, kwadratowy kawałeczek. Na taki kawałek. No i dobra, teraz poczek już pokrojony. Teraz przeprawić. Ja będę robić dwie smak. Jedno ostre, jedno łagodne. Tak, tutaj trzeba porównać. Jedno tutaj, jedno tutaj. Tak, pół na pół będzie. Okej. Bo jak ja zawsze robię coś z mięso, z mięsnych rzeczy, ja zawsze dodaję alkohol, piwo, dodaję troszeczkę piwo albo moi ten alkohol ryżowy, przeprawy chiński. Jak wiem, tutaj nie ma, zawsze dodaję piwo. A jak nie ma piwo, to dodaję wino. Jeżeli macie do tego alkohol uczulenia, może proszę nic nie dać. Jak nic nie daje, tak smak też nic nie stało. Dodaję dwie łyżki te alkohol albo dwie łyżki piwo, tak? Czy wino albo kilka kropka wódka. Dwie łyżki sos sojowy jasny. Tutaj ostre i nieostre, te przeprawie na początku wszystko jest tak samo. Tylko na końcu jedno będę dodać przeprawę z chili i jedno jest bez chili. Jedno takie łyżeczki, takie łyżeczki takim herbaciany, takie łyżeczki cukier. Troszeczkę sól, niedużo, tak troszeczkę, bo tam przeprawy już jest ten cukier, tam już są dużo, nie? I teraz dodaję, to będę robić nieostry, tutaj, te trzy łyżki dodaję tego przeprawy do grilla. To jest nieostry. Tutaj będzie ostry. I pamiętajcie, tego przeprawy kmin, rzymski, mielony. Ten przeprawy jest do grilla, do mięsnego grilla. Rzeczy jest bardzo dobry, ma swój specjalny zapach. Tylko tego przeprawy, mielony, rzymski, tego ciężko dostać. Ale to jest bardzo dobry, poręczam się. No i teraz mieszać. O, to już tak, delikatny tak masaż robimy, tak, nie? Na tym mięso, żeby wszystko tak równo. Teraz to mięso ma być leżeć co najmniej
40 minut. Na przykład jak całą noc leżę, też nic nie stało, bardziej smaczniejszy. Teraz przykleimy i schowamy to lodówka. I teraz u mnie już minęło kilka godzin, bo ja rano robiłam. Teraz zrobię kolejne prace. Trochę delikatnie pomieszamy. Tutaj ja mam taki talerz i tego patyczka bambusowy. I teraz mięso, wyciągamy kawałeczek mięso, tak zrobimy każde, tak to patyczka. To wtedy będzie łatwiej, jak na piecu będzie łatwiej kręcić. Tu uważaj, ostrożnie na palce. To jest trochę pracy jest, ćwiczę właśnie. Cierpliwość. To nie jest tak łatwe, że zrobić tego mięsa, to tego patyczka. Jak jeżeli ktoś było w Chinach, na pewno zna tego grilla. Bo w Chinach teraz właśnie jest tak sezon. Nocne, uliczne restauracja właśnie. To jest taka grilla. Grilla na patyczki. A szczególnie z mięso kosa. Albo z wołowina. Tam są różne, oni grilla robią. Ale zboczek też będzie dobry. Ja to wcześniej robiłam właśnie. A moje dzieci było, smakowali. Już kończyłam. O, jedno ostre, jedną łagodne. Idziemy teraz to piec. Teraz przygotujemy trochę suchej przyprawy do grilla. Ja tutaj to jest, tej strony mam ostre przyprawy do grilla. Te strony jest klasyczne. To jest te kmin rzymski mielony. I to też mielić. I teraz u piekarnika pieczymy tego mięso i potem przysypujemy to tego mięso. No i dobra, tutaj ja mam piekarnika jest wcześniej trzeba nagrzać, tak około 5 minut trzeba nagrzać i teraz ustawimy. Piekarnika jest góry i dół 200 stopni. Na pierwszy raz zrobimy 10 minut. Po 10 minut, już po 10 minut trzeba wyjąć. Teraz posypujemy te przeprawy suche. To jest ostre. Jeżeli lubi bardziej ostre, może więcej chili dodać. I teraz na drugą stronę. Drugi raz będzie na drugiej stronie. A już nie mogę doczekać. Tak pachnie, po prostu prawdziwy, tak jak na cygły. Niby to jest piekarnika, ale zapach tak jak grillowany. Teraz jeszcze ostatnie, drugi raz będzie 8 minut. O, właśnie, to jest taka, po polsku jest szaszłyczki, szaszłyk. No już gotowy. Jest bardzo dobry. Jeżeli lubicie takie grillowane mięso, możecie spróbować tego przepis. Nie jest tak trudne, jest prosto, ale bardzo pyszne. Oczywiście nie na piekarnika. Takie szaszłyki też może, jeżeli macie miejsce na ogródku, może robić grilla. Nie cygły, jak to się nazywa? Węgier. Jak robimy? Węgry, o, z węgry. Wtedy jeszcze smaczniejszy, bardziej prawdziwy chiński smak. No dobra. Dziękuję moi wszyscy drodzy przywizowiec. Jeżeli podoba się moje firmy, proszę zostawiać wasze ślady. Oczywiście łapki do góry i do
zobaczenia, do następnego firmy. O, szeszczawki. Jak to się mówi? Szaszłyki. Szaszłyki. Szaszłyki jemy. O, to jest nasza obiad. To jest kurzyłapki. Wcześniej też rok temu nagrywałam tego firmy. Kurzyłapki. I to jest chińskie sałata, prokuły, muł chiński i ogórki. To jest bakłażan z mielonym mięsem. Pycha. Pycha będzie. Pycha? Bardzo dobre. Dobre? Polecam. Polecam, aby właśnie rodzice też takie coś robili. Jest pycha. Pycha?